Hejka, z tej strony Eliasz. Dzisiaj przybywam z zestawieniem, które powinno przypasować do waszych wyrafinowanych gustów. Przede wszystkim dlatego, że jest to film o waszych gustach. 3 kwartały temu rozmawialiśmy sobie o postaciach, które lubicie najbardziej. Od tamtego czasu sporo się zmieniło. Mamy za sobą kilka reworków, paru nowych bohaterów, a także kanałowi przybyło sporo nowych subów, a nowa krew zawsze może wnieść świeże spojrzenie. No i co najważniejsze, wszyscy jesteśmy starsi o te kilka miesięcy, a co za tym idzie, jesteśmy bogatsi w mądrość, doświadczenie, no i po prostu mogliśmy znudzić się starymi mainami. Dlatego na podstawie waszych opinii spod tamtego filmu, który do dzisiaj komentujecie, a także przygotowanego na tę okazję postu, stworzyłem poniższe zestawienie. Sam jestem ciekaw, jak będzie wyglądało. Postaram się je porównać z poprzednim filmem, omówimy sobie zmiany, kto się w tym top 10 pojawił, kto zniknął, kto spadł, a kto awansował. Zupełnie jak w jakiejś przeklętej grze o tron, dowiemy się, kto czyim kosztem wspiął się po tej drabince, zyskując łaskę w oczach okrutnych sędziów, jakimi jesteśmy. Powiedział łaskę. Śmieszne, bo w tej grze jest taka postać. Zamknij się. Lecimy z tematem. Listę otwiera postać, której się tutaj zupełnie nie spodziewałem. Ciężko mi osobiście powiedzieć, czym zyskała sobie aż tak dużo w waszych oczach. Nie jest ona zbyt często pikowanym bohaterem, chociaż winrate ma na dość wysokim poziomie. Prawdopodobnie wynika to z bardzo dużej przeżywalności oraz kontroli tłumu, sam nie wiem. Może bardziej chodzi o to, że jest słodką jak truskawka istotą w uroczych okularkach? Zgadłem? Dobra, nie okłamujmy się. Najlepiej popularność mej podsumował koleś z Postala. No i tutaj kolejna ciekawostka. Ostatni rok minął pod znakiem rzucania najgorszych obelg prosto w ryj tej bohaterki. Nieskillowa, zbyt wytrzymała, za duże obrażenia, wkurzające ogłuszenie i tak dalej. W końcu nie bez powodu pojawiła się petycja o usunięcie jej z gry. Ale tutaj wychodzi szydło z worka. W rzeczywistości każdy z nas ma w sobie małego, leniwego gnojka, który nie ma ochoty co chwila popisywać się swoim wyrafinowanym aimem czy movementem. Pakując Brigitte na 9. miejsce, przyznaliście, że lubicie od czasu do czasu niezobowiązująco przywalić przeciwnikowi tarczą i zmasakrować mu ryj kawałkiem metalu. W zasadzie na świecie nie ma zbyt wielu przyjemniejszych rzeczy. Sam uwielbiam Brigitte nie tylko za bycie ucieleśnieniem klasy Paladyna, ale też miłość do kotków i jedzenia oraz jej niezaprzeczalny urok. Oj, swego czasu internet oszalał na jej punkcie. Nie bez powodu zajmowała też bardzo wysokie noty w wyszukiwarkach filmów dla dorosłych. Warto zwrócić uwagę, że panna Lindholm, wparowując na 9. pozycję, wygryzła z zestawienia pozostałą w chwilę. Znicz dla Lucka i Zenka. No i proszę, kolejny debiut. Zbierając się do filmu, czułem lekką obawę, że będzie totalna powtórka z rozgrywki, ale cieszy mnie pojawienie się tak wielu nowych postaci, zwłaszcza, że są to przedstawiciele bardziej użytecznych klas niż te typki od wypłacania obrażeń. Mówiłem to już w poradniku o Moirze, ale warto powtórzyć. Moira nie jest OP, ale posiada jeden z najlepszych zestawów umiejętności pośród wszystkich bohaterów. Jej skillset nie wymaga szczególnej celności, ale zapewnia bardzo duże leczenie, mobilność, samoleczenie oraz zadowalające obrażenia. No czego chcieć więcej? Może tylko tego, by ludzie przestali sobie wmawiać, że jest ona DPS-em. Świat z pewnością stałby się lepszym miejscem. Barani łeb. 7. pozycja to również debiutant, tym razem wagi ciężkiej. W sumie to wagi najcięższej, bo tego spaślaka ciężko ulokować gdziekolwiek indziej.
Miło, że do topki waszych ulubieńców zawitał nowy tag, gdy poprzednia lista była totalnie zdominowana przez DPS-y. Ale nie oszukujmy się, wszyscy dobrze wiemy, dlaczego wybraliście akurat Wieprza. Kochacie go za obrażenia, a raczej nie jest bezzasadnym nazywanie go takim zamaskowanym DPS-em dla osób, które zmuszone są do grania tankiem. Chociaż jak widać, okazuje się, że w rzeczywistości Wieprz jest naprawdę sensownym wyborem w bardzo wielu sytuacjach. Imponujący potencjał do eliminacji celów, połączony z bardzo dużą przeżywalnością, sprawiły, że w tej chwili jest nie tylko jedną z najpopularniejszych postaci w grze, ale cieszy się również godnym zauważenia winrate'em. Więc nie będę się uszczepiał mainów tej postaci. Dobrze, że jesteście. Pod warunkiem, że nie pikujecie grubego jako solo tanka. Nareszcie ktoś ze starej gwardii, choć mamy tutaj spadek z bardzo wysokiego trzeciego miejsca na szóstą pozycję. Powiem szczerze, że zaczynam odnosić wrażenie, że dojrzewacie, gdy patrzę, jak postacie z natarcia tracą uznanie. Jestem z was dumny. Osobiście nie nazwałbym się fanem Złomka, dlatego nawet o nagranie gameplayu poprosiłem Proxa, którego serdecznie pozdrawiam. Próbowałem po waszych komentarzach dojść, za co go aż tak bardzo kochacie. Niestety wypowiedzi na jego temat były dość nieścisłe, z dominacją czegoś w stylu "Kocham Złomka!" Postań mi zgadywać. Jego popularności doszukiwałbym się w imponujących obszarowych obrażeniach, które są niebezpieczne w zasadzie na każdym dystansie. A do tego odbijające się od ścian pociski, sidła i miny sprawiają, że jest on doskonały w kontrolowaniu pola walki oraz śmiertelnie niebezpieczny w wąskich przejściach. A przy tych wszystkich zaletach wciąż pozostaje bardzo groźny, mogąc bez problemu poważnie zranić każdego z pomocą zdetonowanej w powietrzu miny. Więc o ile sam go nie lubię, nie da się ukryć, że ten czubek ma do zaoferowania sporo rozrywki. Rozrywki, rozumieć. Wynoś się. Tutaj też koleżanka z ostatniej listy, choć tym razem mamy awans o dwie pozycje. Jest to o tyle ciekawe, że z zestawienia wylecieli inni flankerzy, jak Smuga czy Żniwiarz. Dlatego zastanawiałem się, dlaczego akurat Sombra aż tak wam przypasowała. Tym bardziej, że globalnie nie jest aż tak lubiana, a do tego ma fatalne rezultaty na rankedach. Analizując wasze komentarze, doceniacie ją nie tylko za charakter czy niejasne intencje, ale przede wszystkim za jej bardzo drużynowe podejście do rozgrywki. Miło mi, że moi widzowie cenią sobie takie rzeczy jak współpraca oraz wspieranie drużyny. Jestem z was dzisiaj bardzo, bardzo dumny. Aż mi się łezka wokół kręci. Oczywiście nie mogło zabraknąć jakiegoś DPS na wysokiej pozycji, więc tutaj oto mamy McCree, który wylądował zaraz za podium. Jest on debiutantem na tej liście, z której wygryzł japońskiego Legolasa. Cóż, pod ostatnim filmem byliście dosłownie oburzeni brakiem kowboja, więc proszę, oto i jest. Choć bardzo mnie to dziwi. Oczywiście ten typek jest ucieleśnieniem stereotypu słodkiego drania, więc po prostu nie da się go nie lubić. Do tego podejrzewam, że cenicie go, bo ciągle wspominacie przyjemne chwile przy Red Dead Redemption 2. Ale dobrze byłoby też spojrzeć na sytuację od strony gameplayu. Kapelusznik wciąż jest najczęściej wybieranym hitscanem na rankedach, jednak patrząc na jego koszmarny winrate, ciężko uznać go za optymalny wybór. Aż czy żołnierz wypadają o wiele lepiej na jego tle. Ale faktem jest, że combo granatu i serii w bebechy wciąż pozostaje śmiertelnie skuteczne, więc McCree jeszcze długo będzie lubiany za bycie jedynym strzelcem, który potrafi dowalić na dystans, a z bliska wcale nie musi panikować. Wręcz przeciwnie, to wrogowie powinni odczuwać stres, gdy przypadkiem wejdą w zasięg granatu. No i mamy teraz niezłego buffa, więc sytuacja Makarona może ulec sporej poprawie.
Drodzy Państwo, oto na naszych oczach dzieje się magia, bowiem mamy na podium lekarza. Ostatnio żaden medyk nie znalazł się nawet w pierwszej połowie, a tutaj Łaska bardzo awansowała z 8 pozycji. Wydorośliliście przez te kilka miesięcy. Jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem. Łaska raczej już nigdy nie odzyska dawnej potęgi, ale widzę, że wielu z Was wciąż ją sobie ceni. Po komentarzach widzę, że lubicie w niej nie tylko łatwość obsługi, ale też mobilność. Cieszy mnie, że dostrzegacie też dobry charakter, z którym się utożsamiacie. Miło wiedzieć, że odnajdują się w jej roli również osoby, planujące zostać healerami w prawdziwym świecie. Mamy pyszne jedzenie i pićko. I dobrych przyjaciół. Takich, którzy zawsze pomogą. Dzień, w którym robię ten film, jest zaiste cudowny. Na drugim miejscu mamy Divę, reprezentującą tanki. Niestety mój ulubiony Rein nie załapał się tym razem do topki, ale urocza Diva w pełni mi to wynagradza. Bardzo mnie cieszy, że tym razem głosowanie było zbalansowane i uznające rolę tanków oraz lekarzy. Może na początek słowo o przypadkach ludzi, którzy lubią Divę, bo jest ona ich personifikacją marzeń o idealnej dziewczynie. Przestańcie fantazjować, że wasza ukochana będzie miała idealną sylwetkę, pomimo karmienia siebie i was tonami niezdrowych przekąsek oraz gazowanych napojów, spędzając dnie z padem w ręce. Jeśli tak dla was wygląda definicja szczęścia, to przerzućcie się z Divy na wieprza i ruszajcie złapać na hak panią wieprzową. Od strony rozgrywki, Diva miewa wzloty i spadki popularności, ale w zasadzie pozostaje w grupie najczęściej wybieranych postaci. Nie ma co się dziwić. Jest tankiem posiadającym wysoką mobilność oraz zadowalający poziom przeżywalności i obrażeń. Do tego i matryca obronna może i nie zapewnia trwałej ochrony, ale dobrze wykorzystana daje oszałamiające rezultaty. O ile więc nie będziemy musieli walczyć z drużyną w większości opartą na broni energetycznej, Diva zawsze będzie jednym z lepszych wyborów. Boleć może tylko, że matryca przynajmniej raz na pół roku dostaje jakiegoś nerfa. Mada! Tak! Wygrał Genji! Ninja są najsilniejsi. Mają miecze, smoki i shurikeny, a do tego świecą w ciemności. Serio? No ludzie, serio? Ja was chwalę, mówię, że idziemy do przodu, a wy znowu wybieracie skoszną kukiełkę z 5-metrowym otwieraczem do puszek. Ile można? Ogarnijcie się w końcu. Ja mam tego dość. Ała. To bolało. Eliasz. Eliasz? Chyba się zezłościł. Ciągle tutaj jesteście? To ten, wiecie. Zostawcie kciukaska i subskryberka. W opisie też macie jakieś fajne giereczki do kupienia. Eliasz też dorabia, prosząc ludzi o resztki jedzenia na Patronite. To możecie go odwiedzić, jak się za nim stęsknicie. Podobno dodał tam coś nowego, to zajrzyjcie, żeby nie płakał ze smutku. No, to chyba tyle. On jeszcze miał taki ciulowy tekst na pożegnanie. Tymczasem do zobaczenia. Z mojej strony to ciepło i trzymajcie się już niedługo. Mam nadzieję, że to wszystko. Pa, pa!